Witajcie, Rafał z tej strony. Napisał ostatnio do mnie pan Jacek. Pan Jacek jest uczestnikiem Drone Bootcamp. Napisał prośbę o to, żeby pokazać w ramach tutorialów, w ramach epizodów na YouTubie, w jaki sposób można wykorzystać Quick Transfer, ale też w jaki sposób można przyciąć klipy przed zaimportowaniem do urządzenia mobilnego. I dzisiaj się tym zajmiemy. Myślę, że to będzie fajny odcinek. Pokażę wam, w jaki sposób można to zrobić i w jaki sposób praktycznie można sobie ten temat rozwiązać. Zaczynajmy w takim razie. To, co możemy zrobić w pierwszej kolejności, jak pamiętacie, Mini ma tę nowość, że ma Quick Transfer Button, czyli przycisk szybkiego transferu. Przytrzymujemy go i w tym momencie Mini łączy się bezpośrednio z urządzeniem mobilnym. Tak, zgłasza nam to. Jak widzicie, niebieska lampa jest w tym miejscu i niebieska lampa też jest tutaj na przodzie. Miniacz zgłasza nam gotowość. Connect, przyłącz się. Może nie od razu się łączyć, spróbujcie za drugim razem. View album 41%. I tutaj widać album, który jest na miniaczu. Ja nagrywałem parę klipów. Jeden możemy taki krótszy przegrać w całości, na przykład 11 sekund. Jak widzicie, to jest ten. Na co należy jeszcze zwrócić uwagę, zanim go przegramy. Zobaczcie, tutaj jest podkreślony aircraft, czyli to jest karta pamięci. Natomiast tutaj mamy pliki cache. To jest tylko podgląd, który widać i który jest zarejestrowany w aplikacji, więc wybieramy aircraft. To powinno być podkreślone. Wybierzmy teraz ten krótszy klip, który ma 11 sekund i zróbmy sobie download. Zresztą widać, że tutaj mamy napis not downloaded. Wybierzmy opcję Download i stąd wybieramy już Full Download. W tym momencie ten klip jest już na naszym dysku. A teraz spróbujmy przegrać kawałek dłuższego klipu, 20 sekund, ale chciałbym go w tym momencie przyciąć też. Trim Download. Tutaj mamy taką opcję. Możemy przesunąć. Ja bym chciał może akurat sobie tylko to, co jest podświetlone tutaj w tym ładnym świetle. Raz klikamy, aż przestanie być żółty ten znacznik. Dotąd. Ciach. Tak. I teraz wybieramy sobie z tego górnego prawego rogu download. Wybieramy rozdzielczość 4K download. W tym momencie łączy nam się bezpośrednio z urządzeniem mobilnym. Tak jest. To, co widzicie, to już jest tylko ta końcówka, którą mamy. Świetnie. I to jest to, co chciałem pokazać w tym odcinku, także ten odcinek jest bardzo krótki. W kolejnym odcinku pokażę, w jaki sposób edytować film właśnie w edytorze DJI Fly. Bardzo serdecznie dziękuję i również panu Jackowi za aktywność i za zadanie tego pytania. Zachęcam oczywiście do korzystania z Drone Bootcamp, gdzie między innymi mamy właśnie warsztat online'owy dotyczący obsługi Mini 2 dla początkujących. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!